Budżet województwa pomorskiego na 2021 rok. Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się budżetem województwa pomorskiego na ten rok. Dochody budżetu województwa pomorskiego w 2021 roku wyniosą 1 270 511 zł. W stosunku do roku 2020 będą jednak niższe około 40 milionów złotych. Z kolei w 2021 roku wydatki wyniosą 1 317 344 zł. Czyli około 70 milionów złotych więcej niż w 2020 roku. Deficyt budżetowy został zaplanowany w wysokości 170 milionów złotych, 29 833 zł. Największą pozycję w tabeli wydatków zajmuje dział transport i łączność. Zawiera się w nim dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich czy dotacje dla przewoźników autostradowych. Autobusowych. Łącznie w tym dziale wydatkowanych zostanie 469,2 miliony złotych. Drugi pod względem liczby wydatkowanych środków jest dział związany z ochroną zdrowia, polityką społeczną i rodzinną. Chodzi tu zarówno o wydatki związane z siecią szpitali, ale i finansowanie ośrodka adopcyjnego, czy współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizacją niektórych projektów społecznych. W tym dziale wydatki wyniosą 182,1 milionów złotych. Na wydatki z działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczonych będzie 146,4 miliony złotych. W tej kwocie będą m.in. dotacje dla jednostek kultury, takich jak teatry, biblioteki czy muzea. To wszystko w tym odcinku i zapraszam do budżetu województwa zachodniopomorskiego. Cześć!